Nasz metropolit Mieczysław skierował, przekieruje do nas swoją propowiedź na dzisiejszą uroczystość. Wszechczesnie odsita bogoposkaczenie osoby, ulubleni braty i sestry. Oś dzień, jaki dał nam dzisiejszy Gospod. Oś dzień, u jakomu my razem z Marią zibrani w stinach цього нового храму, дякуємо за великі справи, які стали дійсністю на наших очах. Бо як же не назвати великою справою Божого провидіння те, що ми тепер бачимо, те, що ми як спільнота церкви переживаємо сьогодні в цьому місці. Адже ми ще добре пам'ятаємо той день 13 жовтня 2017 року, коли було закладено наріжний камінь, а сьогодні, через 3 роки, ми звершуємо тут першу Євхаристію і освячуємо нову святиню, які зможуть збиратися вірні земної води. Тоді отець Ян Фафуа прийняв обов'язки настоятеля цієї парафії разом з невеликим задоволенням будови, нового храму і плебанії. Мабуть, тоді в ньому домінували страх і непевність. А сьогодні бачимо радість та гордість з поводу того, що ось на його очах була зведена ця прекрасна святиня, з чим його всім серцем сердечно вітаємо. Цю радість бачимо в очах парафіян, яким також дякую за великий вклад і за участь в цій справі. Дякую за те, що взялися до праці разом з вашим настоятелем, щоб не залишати його самого. Радістю цього дня є також люди, яких до співпраці запросив отець Ян. Більшості з них немає тут тепер сьогодні, бо складний час пандемії перешкодив їм приїхати на цю урочистість. Сподіваюся, що зможемо виразити нашу вдячність їм, коли звершуватиме ця консекрація вівтаря до помазання стін храму Святим Хризмом в наступному році, так думаю. Сьогодні вдячністю молімося за тих, що ця святиня – це дар їхнього серця і Божого провидіння. За це дякуємо Богові і Марії Фатимському посланні, яку вшановуємо як покровителько цього храму і парафії, улюблені брати і сестри. Входячи до тієї нової святині, ми отримуємо від Господа Бога дар Його Слова, яке вперше наповняє цю знесену людськими руками будівлю. Можна розхвердити в цих прекрасних Божих словах 3 послання. Перше передає нам пророк Ізая в словах «Так говорить Господ, пільнуйте суду і чинить справедливість, бо моє спасіння готове прийти, відкритися моя справедливість. Тому нехай звідси поплине наука Божого закону, який становить фундамент справедливості і праведного життя». 2 послання офіарує нам дзisiaj święty Paweł Apostoł. Zostało ono napisane w 1 liście do Koryntian. Oto ono, czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Te jakże mocne słowa apostoła narodów niechaj będą zachętą i przestrogą.
Nie wchodzi w nich tylko o świętość świątyni materialnej, ale przede wszystkim o świętość wspólnoty, która wybrała drogę wiary, która naukę Jezusa Chrystusa wybrała jako sposób życia. Dlatego w tych słowach odnajdujemy dla siebie zadanie nie tylko zachowania w swym życiu świętości, ale również przyprowadzania innych ku świętości. Jeżeli bowiem Duch Boży w was mieszka, to nie zniszczymy świątyni Boga ani w sobie, ani w innych ludziach. Nie zniszczymy również znaku, jakim jest pośród świata Dom Boży, widzialna świątynia, obecność Boga na ziemi, którym jest ten Kościół. Nie będzie święty również waszą, on będzie święty również waszą świętością, czyli obecnością na modlitwie, gorliwym zachowaniu nauki Zbawiciela, dobrym przykładem chrześcijańskiego życia. Niech zatem mury tego Kościoła uświęca wasza obecność, a dobre życie świeci przykładem wśród innych ludzi. Załyszajecja nam szcze odne tretie posłania, jakie przychodzi wid Ewangelista Mateja, koły Jezus u Wiszołów, okolice Filipowej Kezarei, spytał swoich uczniów: za kogo mają ludy Syna Człowieczego? Ty wid powyły, odni za Jana Chrystytela, inszy za Iliu, jeszcze inszy za Remiju, albo odnoho z proroków. A na waszą dumku do nich każe, kto ja? Siochodni Jezus stawet, chce pytanie nam w zimnej wodi, koły znajemo odpowiedzi apostolów. Znajemo, co sprawdźnim odkrowieniem były słowa świętego Petra. Wony wczynyły z niego Petrosa, czyli skelu, na jakiej Chrystus budował swoją cerkwę. Cia skała, skela, nastilki micna, że pekelni worota nie mogą jej podołać. To mu stilki raziv, stilki u ciomu chrami wybude te promba w laty słowa wyznania wiry katolickiej. Przychadajcie sobie i zapytajcie samych sebe, czy wy je skałoju dla waszej parafialnej spinoty? Czy wasza wira je takoju micnoju, żeby żodni pereszkody nie zmożut wid jednaty i wid Chrystowej lubowi? Drogi braty i sestry, u doktrymani cich trioch wskazivok wizmit sobie za wzir preswiato divu Mariju. Wona uważno słuchała Boże słowo i Boży hołos w sobie. U posłani z Fatimy wona zaochoczuje nas do wierności Bożemu słowu. Tak choboryt pro ce Joan Pawło II. Fatimskie posłania nie rozrywało powiązane z dołeju cerkwy i ludztwa, ce posłania stolicia, jakże zawsze aktualne, jakie je w Ewangelii, adże zakłyk Maryjny odnorazowy. Win powinien buty poczutym, pryniatym z pokolenia pokolinie, razom nowym zakazom, znakom czasi. Do niego zlit, powertaty się uwez czas, trzeba jego znowu i znowu preniaty. Światło z Fatimy maje osobliwe znaczenia. Schylaje ono do nowej, ważnej ewangelizacji świtu. Bażaju wam, żeby czerez was z ciocho światowo miejsca rozchodyła się po świti wierność Bożemu Słowu. Wono je wrażliwym nie tylko dla minułych pokoleń, ale także dla naszej epochy. Wono potrzebne, żeby odbudować cywilizację lubowi do Boga i bliźniego. Tomu niechaj z tego chramu wychodzi światło fatimskiej drogi, jakie nese ludziom nadzieję i w tichu. Amin. Teraz będziemy jeszcze